dobry lot i dzisiaj zaprezentujemy kolejnego właśnie z tych naszych czołowych europejskich gołębi. Znaczy gołębia nie ma, bo zanim wróci z Kuwejtu to kilka miesięcy pewno będzie to trwało, ale zaprezentujemy rodziców właśnie naszego gołębia, który jest pierwszym europejskim gołębiem na najcięższym wspólnym gołębniku na Dalekim Wschodzie, w Kuwejcie Al-Shahed, pierwszy europejski as generalnie, do tego piąty z półfinału bardzo ciężkiego w dziób i 80. z wielkiego finału 530 km gołąb, tak jak mówię, pierwszy europejski as lotnik w Kuwejcie, także też ciekawostka taka, że jest to akurat 50% WOS, z drugiej strony jest to 50% Wanlun, także z naszych gołębi, takich typowo średnio dalekodystansowych, no WOSy są też sprinterskimi gołębiami, ale właśnie tutaj chcę pokazać, że to jest kolejny raz, gdzie zakup naszego gołębia ze wspólnego gołębika się opłacił. Tutaj mamy właśnie ojca tego gołębia, jest to nasz Rajach 4087 WOS w połączeniu na gołębie Drapy, którego odkupiliśmy ze wspólnego gołębika Derby Kartaxo. Jeszcze ciekawostka taka, jak hodowcy będą zauważyli, jeśli śledzą nasz kanał, ostatnio na Pattaji pierwszy trzeci azlotnik, a pierwszy europejski na największym wspólnym gołębniku świata Pattaya był po samicy, która była drugim asem na Derby Kartaxo. Odkupiliśmy ją ze wspólnego gołębnika. I teraz pokazujemy znowu gołębia, właśnie ten w Kuwejcie gołąb. Również jego, a tym razem ojcem tego gołębia, jest znowu drugi as na Derby Kartaxo. I teraz hodowcy powiedzą, ile tych asów na Derby Kartaxo żeśmy mieli, czy może głupoty opowiadamy. Nie opowiadam głupot. Alabama była drugim asem na Derby Kartaxo w Portugalii w 2020 roku. Rajach był drugim asem na Derby Kartaxo w 2019 roku. Rok po roku mieliśmy drugiego asa w Portugalii. Jest to przepięknej budowy gołąb na fantastycznym oku rozpłodowym, typowa taka wiśnia. Jest to gołąb, tak jak mówię, który był drugim asem na Derby Kartaxo, został do nas odkupiony do hodowli. Co roku świetne gołębie po nim wychodzą, kapitalne połączenie. W tym roku akurat jest połączony na samiczkę, która była czwartym asem na Derby Albania w tamtym roku, czyli młoda z 23 roku. Także też już 6 młodych, fajnie to wszystko idzie, teraz już kolejne jajka. Także na pewno 3-4 młode z Rajacha będą dostępne. Też jest ciekawostka taka, że ojcem Rajacha właśnie z tej linii jest oryginalny gołąb od Gerharda Schlepphorsta, WOS czerwony. To są ostatnie dwa WOSy czerwone, zostają nam w hodowli oryginalne na niemieckich obrączkach od Gerharda Schlepphorsta, czyli wnuk tego dziadek tego gołębia, co latał w Kuwejcie, ojciec tego bezpośrednio tego gołębia i obydwa te czerwone WOSy w tym roku będą na sprzedaż. Ze względu na to, że tak jak mówię, praktycznie Ardeny, WOSy, tam pojedyncze sztuki mamy oryginalne jeszcze, ale w tym roku wszystkie oryginalne gołębie już z hodowli opuszczają naszą hodowlę ze względu na to, że odkupujemy co roku coraz więcej ich dzieci i stawiamy całkowicie, jak hodowcy wiedzą, odkupujemy wszystkie swoje najlepsze gołębie z Tajlandii, teraz z Pattayi ponad 20 gołębi już odkupiliśmy, które również w tym roku do nas przybędą z powrotem, także odkupujemy wszystko co najlepsze, dlatego po prostu nie ma miejsca na te oryginały, a przechodzimy na same polskie obrączki, na same gołębie, praktycznie jeszcze myślę, że to zajmie jeden rok, gdzie już po tym sezonie w naszym rozpłodzie będą tylko absolutnie wszystkie gołębie, jakie będą, czy to będzie 150, czy 200 par w rozpłodzie, czy 250, zobaczymy. Będą to wszystko gołębie w 100% przelotowane w Europie i na świecie na wspólnych gołębnikach. Także taki jest profil naszej hodowli, dlatego ktoś będzie miał w tym roku niesamowitą okazję nabyć te ostatnie oryginały rozpłodowce z naszej hodowli. Także między innymi będą dwa czerwone samce WOSy właśnie, między innymi ojciec Rajacha, także jeden z naszych dwóch najlepszych WOS-ów rozpłodowych, starych oryginałów, co prawda są z 17 roku, także to jest jeszcze trochę gołębie w 100% płodne, nawet właśnie też mamy 6 dzieci do tej pory właśnie, wszystkie akurat wyszły czerwone, rodzeństwa tego Rajacha po tym starym WOS-ie, bo wiadomo, one są cały czas w rozpłodzie, dopiero od początku czerwca będą dostępne, koniec maja, od początku czerwca będą dostępne te oryginały do sprzedaży, także tak to wygląda, gołąb kapitalnej budowy, tak jak mówię, nie dość, że był drugim asem sam na w Portugalii, to teraz między innymi pierwszy as z Europy na Kuwejcie Al-Shahed. Dodatkowo tak samo już na Derby Rajacha mieliśmy trzeciego asa po tym gołębiu. Kapitalna budowa, super zamknięty. No i oko rozpłodowe. Ojciec też ma świetne oko rozpłodowe, także nie ma się co dziwić, że po tych WOS-ach tak fajnie te gołębie latają. Też z tej linii właśnie gołębie są u Grześka Sojki w Poznaniu, między innymi właśnie z tych WOS-ów, także jak hodowcy widzą, są gołębie, które potrafią wygrywać 100, 300, 500 kilometrów, chociaż też w Polsce latają fajnie na maratonach, także linia WOS-ów u nas cały czas żywa. I teraz prezentujemy matkę pierwszego asa europejskiego na Derby Al-Shahed w Kuwejcie, pięknej budowy samiczka, bardzo mocne plecy, grube jak u samca, mostek dociągnięty, widełki zamknięte, paznokcia nie można włożyć. Jest to właśnie samiczka z połączenia Freddy razy Wanlun. Nasza stara linia Freddy'ego, jedyna, która jeszcze została
z tej linii właśnie w połączeniu na nasze Van Luny też kilka sztuk, ale faktycznie zrobiły super robotę, zwłaszcza na cięższych lotach. Samiczka w tym roku połączona akurat na Leo Hermansa. One nie są w parze, czerwony z tą samiczką w tym roku. My co roku praktycznie na te pierwsze trzy lęgi na wspólne gębliki zmieniamy partnerów. Jedynie na czwarty, piąty lęk często wracamy, ale na wspólne gębliki zawsze zmieniamy. Samiczka brudny dziób, ale teraz karmi, kończy karmić trzecie młode. Przepiękne oko rozpłodowe, typowo takie naszych Van Lunów. Aczkolwiek u nas też Van Lunów dużo jest na glazerach, ale takie chodzi mi o to, że bogate, fajne oczy, takie świetnie pasowała na oku, jak widać, do czerwonego. Także kapitalny gołąb na przepięknym oku. Fajny, zdrowy, żywotny. To jest samiczka numerze 786. Jeszcze ma tipesa. 3 lata nie lotujemy, ale gołębie u nas tipesów nie mają ściągane. To jest właśnie samiczka, która latała u nas w lotach oddziałowych. Bardzo dobrze, zwłaszcza loty 500-800 km już za roczniaka. I teraz właśnie ona, ze względu na to, że te Van Luny się szybko wykruszyły, to były starsze u nas gołębie. Właśnie samiczka 786, 787 to są dwie samiczki, które właśnie z tej starej linii Van Lunów jako jedyne dwie lotniczki zostały u nas jeszcze w rozpłodzie. Także coś kapitalnego, zwłaszcza na cięższe loty. No i też ona w tym roku jest z Hermansem, który latał na Algarve Great Derby, też robił bardzo fajne wyniki, zwłaszcza do 300 km, także też pewno 2, 3, 4 młode będą dostępne, jak i z każdej innej pary. Przepiękny gołąb.